początek 2018 roku upłynął nam pod znakiem medialnej wojny pomiędzy Justyną a Piotrem Żyłą. Byli małżonkowie w najlepsze prali brudy za pośrednictwem portali społecznościowych. Para wyciągała na światło dzienne najbardziej osobiste fakty z ich życia intymnego. Szczególnie Justyna nie zawahała się przed niczym. Popularność pięknej niebieskookiej blondynki sprawiła, że zainteresowali się nią wydawcy Playboya, którzy zaprosili ją do zapozowania na okładce pisma. Numer z Żyłą błyskawicznie trafił do sprzedaży, a informacje o nim odnotowały wszystkie branżowe portale i magazyny, szczególnie po jej pikantnych słowach. Chcę, żeby zobaczył, co stracił, powiedziała Justyna, odsłaniając strategiczne miejsca swojego ciała. Ostatnio jednak słuch o Justynie nieco zaginął. Być może dlatego nowa celebrytka postanowiła o sobie przypomnieć, publikując na Instagramie zdjęcie ze swoją nową wielką miłością. Wbrew pozorom nie chodzi o amanta. Bardzo wylewnym wyznaniem Żyła ozdobiła selfie ze swoim psem. Najwyraźniej była żona Piotra Żyły nie znalazła jeszcze jego następcy. A pustkę w jej sercu wypełnia uroczy czworonożny przyjaciel. Czy Piotr i Justyna Żyła rozwiedli się już? Justyna i Piotr są już po rozwodzie, co potwierdził Super Express. Ostatnie spotkanie na sali sądowej Żyła skomentowała w bardzo dosadny sposób. Jeden z gorszych dni w życiu. Trzymajcie kciuki, napisała w swojej relacji na Instagramie. Przypomnijmy, że Piotr i Justyna byli małżeństwem przez 12 lat. Plotki głoszą, że skoczek narciarski znalazł pocieszenie w ramionach innej kobiety, co doprowadziło jego żonę do furii. Na szczęście nieszczęśliwa miłość to już przeszłość. Justyna znowu jest zakochana, a miłość przecież dodaje skrzydeł.